Pokażemy, jak przerobić przyklejaną lampkę. Z obudowy zrobimy korpus pajączka i pokażemy, jak pajączek będzie włączany i wyłączany. Najpierw wykręcimy śrubki. Małym śrubokrętem precyzyjnym lub zegarmistrzowskim, krzyżakowym albo płaskim. Wyjmę reflektor i soczewkę. Jak widzicie, wewnątrz jest dioda LED oraz przełącznik. Potrzebujemy przełącznika, diody nie. Szczypcami wyłamiemy więc płytkę. Nie trzeba mocno ciągnąć, byle wyłamać plastikowe zaciski. Szczypcami do cięcia utniemy teraz przewody przytrzymujące przełącznik. Teraz zorientujmy się, którędy płynie prąd i zobaczmy, co zrobić z przełącznikiem. Są dwie ścieżki, do których podłączymy przewody. Jeden przylutujemy tutaj, a drugi tutaj. Dzięki temu zewrzemy obwód i będziemy mogli przełącznikiem włączać oraz wyłączać zasilanie. Najpierw wymontujemy diodę. Odlutujemy ją. Rozgrzejemy lód od spodu i wyciągniemy diodę. Jeśli nie macie takiego uchwytu, poproście kogoś, żeby trzymał płytkę szczypcami. Tylko ostrożnie, bo płytka jest mała. I nie dotykajcie końca lutownicy palcami. Teraz zrobimy pierwsze połączenie. Połączymy przewód z dodatnim biegunem baterii. Weźmiemy przewód czerwony, bo ten kolor na ogół oznacza biegun dodatni. Bierzemy cynę bezołowiową. Przełożymy przewód przez otwór, który zrobiliśmy, wyciągając diodę i przylutujemy go do ścieżki. Dopilnujcie, żeby cyna oblała przewód i połączyła go z płytką. Trzeba rozgrzać bardziej. Przewód chyba jeszcze nie przylega mocno. Łatwo go wyciągnąłem. Przełożymy przewód z powrotem. Przytrzymam go. Dopilnujmy, żeby. W tym miejscu znalazło się trochę więcej cyny. To połączenie jest bardzo ważne. Pilnujcie, żeby rozlana cyna nie zwarła dwóch różnych ścieżek. Teraz rozgrzewamy przewód i przepychamy go na wylot. Trzeba zrobić połączenie także po drugiej stronie. Rozgrzejemy to. I dodamy cynę, żeby połączenie było mocne. Weźmiemy szczypce do cięcia i usuniemy nadmiar przewodu. Potem przytniemy jeden z czerwonych przewodów do 2,5 cm długości. Zrobimy to szczypcami. Nieważne, który z czerwonych przewodów przytniecie. Teraz ściągaczem zdejmiemy jakiś centymetr izolacji. Płytka jest już gotowa do podłączenia do robota. Sprawdźmy na odwrocie, czy przewody są dobrze przylutowane. Muszą być połączone z jasnozielonym obszarem u góry i z boku lub z jasnozielonym obszarem pośrodku. Nie łączcie przewodu do zielonego obszaru w prawym dolnym rogu, bo przełącznik nie będzie działał.